Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat edytora nodów, a konkretnie na temat noda o wdzięcznej nazwie Mix. Przełączam się natychmiast do edytora nodów, włączam nody, włączę sobie także backdrop i dodam nod z viewerem. Scena, którą chciałem pokazać, to jest tego typu małpka. Została dodana wcześniej, jak zwykle użyjemy jej w ramach naszego, że tak powiem, obiektu doświadczalnego. Nod, który chciałem pokazać, to jest nod do miksowania różnego rodzaju rzeczy i zawiera się on, czy też znajduje się w grupie nodów o nazwie Color. W poprzednim tutorialu omówiłem krzywe RGB, a teraz czas na Mix. Jest to jeden z najczęściej używanych nodów. Ten nod działa w taki sposób, że jeżeli wstawię go do sceny, no to całość mi się elegancko robi biała. Chociaż to jest trochę bez sensu, ponieważ w tym momencie widać, że wziąłem całkowicie biały kolor i ten kolor jest wynikowym działaniem, czy też wynikiem widocznym w edytorze, czy też w nodzie o nazwie Viewer. Jest tak dlatego, że faktor, który tutaj znajduje się w tym nodzie, jest równy 1, a faktor określa balans pomiędzy dwoma wejściowymi obrazkami. Jeden obrazek to jest obrazek, który wziąłem sobie z warstwy renderowania, natomiast drugi obrazek to jest kolor biały. I teraz ten biały kolor to jest kolor, który został uwzględniony w 100%, natomiast nie ma żadnego składnika z noda, czy też z obrazka, który jest wzięty normalnie. Jeżeli ten faktor przesunę troszeczkę, to zacznie się odbywać miksowanie, czy też mieszanie tych dwóch składowych, czyli tego obrazka z białym kolorem. Jeżeli faktor zmniejszę do zera, to otrzymam w całości niezmodyfikowany render, pochodzący dokładnie z tego, co dostałem z Render Layers. Więc faktor to jest naprawdę balans pomiędzy dwoma wejściami. I teraz między tymi dwoma wejściami mogę wykonywać różnego rodzaju operacje. Standardowa operacja dostępna w nodzie Mix to jest właśnie miksowanie. Miksowanie jest podobne do operacji na teksturach, które robiliśmy kiedyś, omawiałem to w poprzednich kursach, a oprócz tego tych operacji mamy tutaj dużo więcej. Możemy na przykład dodać dwie składowe. I teraz dodanie tych składowych odbywa się znowuż zgodnie z parametrem o nazwie faktor. Nawet jeżeli chcę dodać w równych proporcjach swój oryginalny obrazek i kolor biały w tym przypadku, to faktor muszę ustawić na 0,5. Mam teraz prostą sumę dwóch obrazków. Tak samo jeżeli wezmę sobie mnożenie na przykład, wtedy mnożę swój obrazek poprzez kolor, który pochodzi tam z jakiegoś innego źródła. Mogę przemnożyć cały obrazek poprzez kolor biały, to oczywiście niczego nie zmieni. Ale jeżeli ten kolor będzie trochę ciemniejszy, to zaraz tą zmianę będzie widać i będzie to sposób na przyciemnienie mojego obrazka. Podobno troszeczkę do tego, co można było zrobić na krzywych RGB. Mogę także wykonać odejmowanie. Mogę na przykład od białego koloru odjąć swój obrazek. Wystarczy wtedy, że wezmę sobie substrakt. No i teraz widać, że nic mi nie zostało, ponieważ jakikolwiek kolor odjęty od białości zostawia mi kolor czarny lub nawet kolor ujemny. Dlatego widzę tylko czystą czerń. I teraz faktor pozwala mi tylko zostawić jakieś takie bardzo jasne elementy na scenie, które są zbliżone swoim nasyceniem do koloru białego. Pozostałe opcje, które mam w menu, dotyczą różnego rodzaju zachowań blendera i różnego rodzaju operacji na samym obrazku. Najczęściej wykorzystywane jest miksowanie, dodawanie, czasami mnożenie. Ono jest wykorzystywane często do przyciemniania obrazka. Jeżeli przyciemnię obrazek poprzez jakąś maskę zawierającą w sobie szary lub czarny kolor, to za pomocą Multiply mogę przyciemnić wynikowy obrazek używając właśnie takiej maski. Tak samo odejmowanie, natomiast opcje takie jak Divide na przykład, Difference, Screen, Darken, Lighten, to są opcje miksowania takie troszeczkę bardziej zaawansowane. Na przykład dzielenie obrazka przez jeden niczego nie zmienia. Jeżeli zmienię ten kolor na szary, no to mogę obrazek pojaśnić. Dzieląc obrazek przez coraz mniejszą wartość, będę powodował pojaśnianie, aż totalnie wypalę całość i zostaną mi tylko najciemniejsze miejsca, które były i tak już bardzo małe, jeżeli chodzi o intensywność barwy. Ok, więc myślę, że to jest wszystko. Jedyna rzecz, która została do uzupełnienia, to wyjaśnienie, na czym polega soft light oraz linear light, czyli światło liniowe oraz światło miękkie. Ale to będę, myślę, mógł pokazać dopiero wtedy, kiedy omówię troszeczkę inne nody, na przykład taki nod, który znajduje się w grupie filtrów, nie, przepraszam, w grupie konwerterów i nazywa się Color Ramp. Ten nod przyda się nam i wtedy będzie dopiero okazja, żeby omówić sobie, jak działa taki soft light. Tak samo na omówienie pozostawiam troszeczkę na późniejsze czasy coś takiego jak dołączenie alfa do bieżącej konwersji obrazków. Więc być może jeszcze na temat tego noda zrobię jakieś uzupełnienie. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.